dr Marcin Zaborowski, Glapsek, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panie doktorze, państwu. Nie mogę rozpocząć. Pewnie pan się spodziewa od innej sprawy niż prośba o komentarz do słów papieża Franciszka. Tym tak naprawdę od wczoraj żyje cały świat, bo chyba nikt nie spodziewał się, że głowa Kościoła katolickiego poda w wątpliwość to, kto jest realną przyczyną agresji Rosji na Ukrainę. Według papieża szczekanie NATO pod drzwiami Rosji. No tak, no to są bardzo, bardzo nieszczęśliwe, źle dobrane słowa i nie ma najmniejszej wątpliwości, że papież tutaj przemawia tak naprawdę mniej jako papież, a bardziej jako obywatel tak zwanego trzeciego świata. No. Czyli osoba, która się wychowała w Ameryce Łacińskiej, w Argentynie, na takich sentymentach bardzo silnie antyamerykańskich, no jak okazuje się również antyzachodnich. Także papież jest tą osobą, która ewidentnie opowiada się po stronie takiego patrzenia na ten konflikt, że to jest po prostu wina Zachodu, że Rosja robi rzeczy okropne, ale że w pewnym sensie Rosja została do tego sprowokowana i to jest bardzo typowa opinia w tak zwanym świecie niezachodnim. Mhm. I tutaj też powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest tak, że Rosja jest zupełnie izolowana. Rosja nie jest wcale zupełnie izolowana. Indie na przykład mówią podobnym tonem jak papież Franciszek. Chiny w wyraźny sposób Rosji w ogóle sprzyjają. Duża część Ameryki Południowej, duża część Afryki albo Rosji sprzyjają, albo uważają, że to jest konflikt, który jest nieszczęśliwy, który jest niepotrzebny, który może doprowadzić, może im utrudnić życie, ale absolutnie nie uważają, że to Rosja jest jedynym winnym tego konfliktu. A jak i czy w ogóle pana zdaniem te słowa Franciszka mogą wpłynąć na postrzeganie kwestii wojny w Ukrainie? Ja myślę, że nieszczególnie wpłyną. No na pewno to nie jest tak, że w świecie zachodnim, świecie katolickim one mają jakiekolwiek znaczenie. Mhm. W zachodnim świecie katolickim te słowa są uznane za gafę i z całą pewnością zaszkodzą wizerunkowi papieża, który dotychczas był widziany jako ta osoba otwierająca Kościół, jako osoba pochylająca się nad biednymi, osoba, która sprzyjała uchodźcom. Taki papież odnowy właściwie. No ale z drugiej strony te sentymenty ewidentnie trzecioświatowe dla nas są po prostu obce. W świetle sytuacji, kiedy jedno państwo najeżdża na drugie, to dla nas ta sytuacja jest bardzo jasna, że to jest po prostu agresja, że to jest zbrodnia i kto jak kto, ale głowa Kościoła katolickiego powinna to potępić. I to jest, uważam, że bardzo niedobrze, że papież wystąpił tutaj bardziej jako polityk z Argentyny niż jako głowa Kościoła katolickiego. I teraz pytanie, czy powinna być jakaś reakcja Polski na przykład na to, dlatego że któraś z posłanek zwróciła na to wczoraj uwagę, że Watykan to jest państwo. My mamy z tym państwem, jako Polska, podpisaną umowę. I w tym momencie głowa tego państwa, głowa państwa Watykan, publicznie usprawiedliwia Władimira Putina. Winą za wojnę w Ukrainie obarcza Sojusz Północnoatlantycki. I teraz, czy my, jako jeden z najważniejszych sojuszników Ukrainy, nie powinniśmy w jakiś sposób na te słowa papieża zareagować, jak pan uważa? Tak dla czystości sytuacji, dla czystości też naszych intencji, naszego stanowiska. Ja uważam, że na pewno warto byłoby przedstawić oficjalne stanowisko krytyczne wobec stanowiska głowy Watykanu. Tak, to uważam, że to. Ale to jest rola rządu, prezydenta, kogo, panie doktorze, tak naprawdę? Kto powinien takie krytyczne stanowisko przedstawić?
Uważam, że na pewno warto, żeby takie stanowisko zostało wygłoszone przez MSZ. I na pewno nie zaszkodzi, jeżeli będzie też oficjalne oświadczenie Biura Prezydenta. No na przykład pana Jakuba Kumocha, który jest szefem Biura Polityki Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta. Także sądzę, że w istocie dla czystości sytuacji, tak jak pani stwierdziła, warto, żeby papież usłyszał, że katolicka Polska nie jest zadowolona, słysząc to, co słyszy. Tym bardziej, że umowa, o której pani wspomniała, czyli konkordat, jest umową, która jest dla Polski słabo korzystna i która daje olbrzymie przywileje na rzecz Kościoła katolickiego w Polsce. Więc może dobrze, żeby jednak organy państwa dały tutaj do zrozumienia, że Kościół katolicki cieszy się szalenie uprzywilejowaną pozycją w Polsce, Watykan cieszy się szalenie uprzywilejowaną relacją z krajem, który jest katolicki, a tymczasem papież zachowuje się w sposób nielojalny wobec świata zachodniego. To teraz zmieniamy wątek, panie doktorze, bo mamy dość trudno wytłumaczalną i zaskakującą wypowiedź Siergieja Ławrowa, czyli szefa rosyjskiego MSZ-u, który w niedzielę bodajże w rozmowie z włoskimi dziennikarzami, z jedną z włoskich stacji telewizyjnych, powiedział o tym, że Hitler, Adolf Hitler, także miał w sobie żydowską krew, i że najgorszymi antysemitami są sami Żydzi. Na tę wypowiedź oczywiście bardzo szybko, co nie jest zaskakujące, zareagował izraelski rząd. Czy pana zdaniem czeka nas kolejne jakieś zarzewie, przynajmniej dyplomatyczno-polityczne konfliktu, tym razem na linii Federacja Rosyjska-Izrael? Znaczy ja uważam, że bardzo dobrze, że to powiedział, bo tak naprawdę wyszło szydło z worka. Federacja Rosyjska stawiała siebie przez wiele lat jako no, to państwo, które jest, które nie ma w sobie ani krztyny antysemityzmu i które no, wyzwoliła Żydów z okupacji nazistowskiej w Europie Środkowej i Żydom pomagała. I jak wiadomo, w samym Izraelu jest bardzo duża diaspora, która pochodzi z Rosji i ta diaspora wpływa bardzo silnie na politykę Izraela, która tak w istocie jest polityką prorosyjską. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że Izrael w tym konflikcie dotychczas zachowywał się w sposób naprawdę albo no niby taki quasi neutralny, ale w istocie prorosyjski, co jest dla nas no, niebezpieczną sytuacją, bo Izrael no, ma dostęp do wielu najnowocześniejszych technologii. Więc sytuacji, w której genialny strateg, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow jawi się jako ewidentny antysemita, bo tutaj no, jedzie tekstem, który jest no, naprawdę typowy no, na przykład różnych środowisk jawnie antysemickich w Polsce. Uważam, że jest takim wyklarowaniem sytuacji i też najprawdopodobniej popchnie Izrael w stronę jednak dołączenia do Zachodu. No właśnie, bo Izrael do tej pory dość niejednoznaczny był, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji w Ukrainie. Próbował zachować taką właściwie, nie wiem jak to nazwać, neutralność, dystans. No brakowało takiego jasnego stanowiska Izraela w tej sytuacji. Czyli rozumiem, że pana zdaniem obecnie w tej sytuacji po słowach Ławrowa może się to zmienić. To nie jest tak, że jedna wypowiedź to zmieni. No, tam są różnego rodzaju zaszłości, które dotyczą no, na przykład stanowiska Rosji wobec wzgórz Golan. To jest też kwestia stanowiska Rosji wobec Iranu. To są rzeczy o takim fundamentalnym znaczeniu dla Izraela. Więc ta wypowiedź nie... od razu stanowiska Izraela nie zmieni, ale w Rosji z całą pewnością zaszkodzi. Także duża część jakiejś opinii publicznej w Izraelu będzie się domagać odcięcia się od bliższych relacji z Rosją. A no, tak naprawdę te relacje są dużo bliższe niż to się publicznie mówi, niż to się publicznie pokazuje. I Izrael bardzo często transferuje najnowocześniejsze technologie do Rosji, więc powinniśmy mieć tego świadomość. Siergiej Ławrow z punktu widzenia interesów Rosji zrobił rzecz wyjątkowo głupią. To teraz, panie doktorze,
kwestia tego, co wydarzy się 9 maja. Scenariuszy jest co najmniej kilka. Który pana zdaniem jest najbardziej prawdopodobny? Co usłyszymy 9 maja od Władimira Putina i czy to będzie jakiś przełomowy dzień dla tego koszmarnego konfliktu w Ukrainie? Ja uważam, że 9 maja usłyszymy, że Rosja wygrała i że będzie dalej wygrywać. I że będzie wspomnienie wspaniałych dni Związku Radzieckiego i będzie no takie przedstawienie, że generalnie dzieje się świetnie na Ukrainie i że faszyści, naziści, Ukraińcy są w odwrocie, a Zachód jest, wycofuje się. No, myślę, że tyle usłyszymy, natomiast w rzeczywistości moim zdaniem zmiany żadnej nie będzie. Czyli wypowiedzenia oficjalnie wojny stronie ukraińskiej także się pan nie spodziewa raczej? Ja się mogę mylić, bo wie pani, no to tak naprawdę zależy od jednego człowieka. No, jakby, no, dalszy przebieg tej wojny zależy od dwóch czynników. No, czyli z jednej strony zależy od Władimira Putina, co siedzi w jego głowie. Tam nie ma żadnych bezpieczników. To nie jest tak, że jak on coś postanowi, to są jakieś hamulce w systemie, które są w stanie no, zareagować i odwrócić jego decyzję. Tego nie ma w Rosji, co jest rzeczą dla nas bardzo niebezpieczną. No, drugim czynnikiem szalenie istotnym jest oczywiście opór samej Ukrainy. No i to jest coś, czym jesteśmy moim zdaniem bardzo pozytywnie zaskoczeni. To nie jest tak, że Putin może na Ukrainie zrobić wszystko, na co ma ochotę. Ukraina bardzo dzielnie się broni i przejmuje inicjatywę. Także no, to są tutaj takie dwa czynniki. Czy ten opór będzie trwał? Moim zdaniem będzie trwać. I Ukraina też będzie miała w tym celu więcej środków. Natomiast to, co się stanie w głowie Władimira Putina, to po prostu nie ma sensu zgadywać, prawdę mówiąc. No tak, to rzeczywiście jest trudno przewidywalna sytuacja. A czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie kłopoty Węgry mogą sprawić Unii Europejskiej, panie doktorze? Bo to jest kolejny bardzo istotny wątek okołowojenny, związany też bezpośrednio z tą wojną, no ale pojawiły się informacje podawane przez agencję Interfax Ukraina, między innymi potwierdzane przez sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, że Węgry miały wiedzieć o planach Rosji w związku z inwazją na Ukrainę, że miały po prostu zostać przez Rosjan ostrzeżone, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Wiemy też, że bardzo konsekwentnie rząd węgierski odmawia poparcia kolejnego pakietu sankcji na Rosję, tym razem jeżeli chodzi o kwestie dotyczące importu ropy naftowej. No i co dalej? Węgry grają na siebie. No, to jest tak, że Węgry są w dużo większym stopniu uzależnione od źródeł energii z Rosji. Są też państwem, które no, nie mają dostępu do morza, czyli nie mają na przykład takiej możliwości, którą ma Polska, że możemy jakąś część gazu importować przez Świnoujście. Uzależnienie Węgier od energii rosyjskiej wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat i stało się prawie absolutne. Czyli to jest tak, że jeżeli byłoby embargo totalne na rosyjską ropę i gaz, no to Węgry to odczułyby to bardziej niż inne państwa. Więc ewidentnie no, Węgry znalazły się tutaj w stanie nadmiernego uzależnienia i Viktor Orban podnosi poprzeczkę, mówiąc, że jeżeli... Znaczy, on tego nie stawia w ten sposób, że jeżeli Unia Europejska mu nie pomoże, to on będzie wetować. Ale przypomnijmy, że Węgry wielokrotnie w przeszłości groziły wetem, a nigdy nie zawetowały tak naprawdę wspólnego stanowiska europejskiego. Także ja byłbym zdziwiony, gdyby to mogło mieć miejsce. Ja uważam, że czyli to jest karta przetargowa. Czyli pan uważa, że wety nie zawetują ostatecznie tej sytuacji, tylko poprą ten plan rozłożenia, bo chyba Węgry i Słowacja, o ile się nie mylę, mają mieć od 6 do... Znaczy dłużej niż od 6 do 8 miesięcy, bo cała reszta ma mieć od 6 do 8 miesięcy na odejście od rosyjskich surowców energetycznych. Węgry i Słowacja będą miały właśnie trochę więcej czasu ze względu na to, o czym pan przed chwilą powiedział. Czyli postraszą, ale ostatecznie rozumiem, że poprą w
takim, a nie innym kształcie te sankcje? No, Węgry są trochę za małym państwem, za mało istotnym państwem, żeby móc wetować stanowisko całej Unii Europejskiej. Mhm. No, szczególnie w sytuacji, kiedy Niemcy już podjęły strategiczną decyzję, że będzie jednak odcięcie od ropy do końca roku, a w ciągu następnych paru lat od gazu. Ale przede wszystkim ropa ma największe finansowe znaczenie. Więc jeżeli Niemcy takie stanowisko podjęły, to ja uważam, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby same Węgry wyszły przed szereg i zawetowały, tym bardziej, że są totalnie gospodarczo uzależnione od Niemiec. W stopniu nieporównywalnie większym niż jakiekolwiek inne państwo ościenne. Więc uważam, że to jest po prostu no, straszenie w tym celu, żeby uzyskać jak największe wsparcie w odchodzeniu od uzależnienia od rosyjskiej energii przez Węgry. Mm-hmm. To a propos Unii Europejskiej jeszcze jedna sprawa, właściwie a propos jednego z najsilniejszych państw Unii Europejskiej, mam na myśli Francję. Rzecz jasna, Emmanuel Macron po raz kolejny apeluje do Władimira Putina o zaprzestanie wojny w Ukrainie i o możliwość ewakuacji cywilów, między innymi z takich terenów jak Mariupol. Na co liczy Macron, pana zdaniem? Znaczy... Tak, no Francja jest takim no, specyficznym znowu tutaj przypadkiem. Jest przypadkiem państwa, w którym opinia publiczna jest po prostu prorosyjska. I w tym jakby kontekście na przykład niedawno odbywających się wyborów prezydenckich Emmanuel Macron był jedynym kandydatem, który chciał sankcji, który był ewidentnie prozachodni w podejściu do Rosji. Natomiast no, musi się liczyć z opinią publiczną, która niekoniecznie podziela wszystkie jego twarde stanowisko w tej kwestii. Jeżeli patrzymy na Francję, to skoncentrujmy się przede wszystkim na konkretach. Konkrety, jeżeli chodzi o Rosję, wyglądają następująco. Że Francja dostarcza broń Ukrainie i to bardzo ważną broń. Wojska francuskie stacjonują obecnie w Rumunii w ramach obrony wschodniej flanki, a Władimir Zeleński regularnie rozmawia z prezydentem Macronem. Jakby korzystając z tej sytuacji, że Francja no, może być takim swego rodzaju pośrednikiem. Także wybór Macrona moim zdaniem jest bezsprzecznie prozachodni i proukraiński. Natomiast no, jest prezydentem kraju, w którym sympatie prorosyjskie są ewidentne. Mm-hmm. I pana zdaniem rzeczywiście jest tak, że w wielu krajach Unii Europejskiej funkcjonuje jakaś taka nić sympatii do Federacji Rosyjskiej, bo na przykład oczywiście są inne przyczyny, to nie jest kwestia sympatii do Rosjan, ale jednak mamy też kłopot, jeżeli chodzi o społeczeństwo niemieckie, które także w 50% niemal sprzeciwia się na przykład dostawom broni ciężkiej, ciężkiego sprzętu dla Ukraińców. Więc tutaj faktycznie też nie jest tak, że te europejskie, zachodnie społeczeństwo jest nastawione antyputinowsko i proukraińsko. To pana zdaniem jest bardzo poważny problem? No, teraz to jest jakieś 50%. No, to jest bardzo dużo. 45, tak, to jest bardzo dużo, ale niedawno to było 80%. Mhm. Także no, zwróćmy uwagę na dynamikę, która taką socjologiczną, z którą mamy do czynienia w Niemczech i też na decyzję rządu. No, Niemcy straciły szansę na to, żeby być liderem no, Unii Europejskiej w tym konflikcie i tak naprawdę Niemcy są takim państwem, no, najsilniejszym, najważniejszym państwem Unii Europejskiej, które no, nie jest w awangardzie, jest w tej kwestii, jest gdzieś tam, dopiero dołącza do peletonu, którym to naprawdę tymi państwami, które decydują o polityce wobec Ukrainy, to jest Polska, to są kraje bałtyckie i Niemcy dopiero na jakimś tam końcowym etapie, kiedy informacje na temat ludobójstwa w Buczy, kiedy informacje na temat stałych bombardowań ludności cywilnej w Mariupolu się, no po prostu nie można ich zignorować, dopiero Niemcy wtedy do tego peletonu dołączają. Robią to późno, moim zdaniem strategicznie bardzo dużo na tym tracą, ale jednak to robią.
I to jest istotne, że jednak no, Niemcy w tym konflikcie opowiadają się po jasnej stronie mocy, że tak powiem, używając języka podobnego, którego użył prezydent Duda. A zastanawiał się pan nad tym, jak długo ta względna solidarność zachodnich państw Unii Europejskiej wytrzyma? To znaczy, czy to nie będzie tak, że za chwilę większość przywyknie do wojny w Ukrainie, że uzna to za codzienność i uzna, że trzeba jednak wrócić do strategicznych interesów gospodarczych z Federacją Rosyjską? Czy uważa pan, że taki scenariusz jest możliwy? On jest możliwy. Oczywiście, że jest możliwe i cały czas się toczy w tej chwili w gronach eksperckich się dotyczy, toczy się taka dyskusja dotycząca tego, czy jak tutaj, jak przekonać Rosję do tego, żeby dalej już tej wojny nie prowadziła z jednej strony, a z drugiej strony no, jest grupa ekspertów, którzy mówią, że Rosję trzeba po prostu pokonać, że bez pokonania Rosji ten kraj się nigdy nie zmieni. I ta druga grupa rośnie, czyli osoby, które uważają, że Rosja musi po prostu w ewidentny sposób tą wojnę przegrać. Ale są też takie osoby, i to jest w tym momencie większość na zachodzie Europy, które się obawiają porażki Rosji, które uważają, że no, Rosja robi okropne rzeczy i powinna się wycofać z tej wojny, ale że Rosja, która doznaje porażki, mocarstwo nuklearne, będzie niebezpieczne dla Europy. No i niestety taka opinia w tym momencie jeszcze na zachodzie Europy dominuje. I dodajmy tutaj też, że no, konsekwencje gospodarcze wynikające z tej wojny no, będą coraz bardziej odczuwalne. Bo już każdy Polak, który obecnie tankuje samochód, widzi, że płaci za tą benzynę o złotówkę więcej niż płacił 2 miesiące temu. A lepiej nie będzie pod tym względem. Ceny gazu też z całą pewnością wzrosną. To nie jest tylko Zachód. Jakby u nas to też będzie coraz bardziej odczuwalne i na pewno stronnictwo tak zwanych pragmatyków w Polsce zacznie podnosić głowę. Tylko dobrze byłoby im wytłumaczyć, że jednak ceny wzrosłyby znacznie bardziej, gdyby wojna rozlała się na nasze terytorium i terytorium innych państw europejskich. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie. Doktor Marcin Zaborowski, Globsek, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pozdrawiamy pana bardzo ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.